Witam Was widzowie na kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale. Dzisiaj wbiję na moim koncie 41 tysięcy pucharków. Brakuje mi dokładnie do tej liczby 44 pucharków, ale to nie będzie takie zwykłe, proste wbijanie tych pucharków, ponieważ co rundę będę losował utrudnienie, które przez tą rundę będzie obowiązywało, więc jestem naprawdę ciekawy, jak dużo czasu mi dzisiaj zajmie wbijanie tych pucharków i dobicie tych 41 tysięcy pucharków. Ale najpierw zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybujcie mój kanał wraz z dzwoneczkiem, a teraz przechodzimy do pierwszego losowania utrudnienia. Jak widzicie, tutaj mam pudełko, w którym znajdują się te utrudnienia, więc teraz losuję jedno. Dobra, mam jakieś i teraz je otwieram. A moim pierwszym utrudnieniem jest, tak jak widzicie, nie możesz zbierać power cube'ów. Więc dobra, startujemy z pierwszą rundką. Ja gram tutaj sobie Charlie. Tak jak widzicie, trochę ją tutaj podmaksowałem i kupiłem sobie pierwszy star power. Więc dobra, startujemy. No i gramy tą pierwszą rundkę. Nie mogę w niej zbierać power cube'ów. Więc żebym się nie zapomniał właśnie, żebym tych skrzynek nie otwierał. Więc muszę od nich jakby z dala być. Dobra, teraz trochę się poprawiło. Ten Cordelius, to będzie trudne go tutaj dobić, ale może chociaż tutaj jakieś obrażenia mu zadać. Dobra, coś tam chyba weszło. Dobra, znowu. Aj, teraz jakoś tutaj ucieka. Dobra, obrażenia. Aj, będzie chyba gadżet na mnie robił. Dobra. No nie. Zabił mnie, słabo to zrobiłem. Szkoda, że miałem te lagi w tej rundzie. Na pewno też mi utrudniło. Ale dobra. Są zdobyte pierwsze pucharki, jeszcze dwa star dropiki, najpierw rzadki, trochę szkoda i bardzo rzadki, no i nic ciekawego z tych star dropów nie dropło. Jeszcze ile? 38 pucharków, więc dobra, lecimy teraz z losowaniem kolejnego utrudnienia. Dobra widzowie, przeniosłem się w inne miejsce, żeby nie mieć w kolejnej rundzie lagów, żeby był lepszy internet, miejmy nadzieję, że tak będzie, ale tymczasem losuję kolejne utrudnienie. Niech będzie to. O, tu jest jakaś duża, gruba kartka, więc zobaczymy, co się w niej kryje. I dropło mi się chyba takie, szczerze mówiąc, najgorsze utrudnienie, jakie tylko mogło mi się trafić. A jest to możesz ruszać się tylko, gdy zobaczysz El Primo, Rico, Pam, Kiełka, Meg lub Lu. To jest naprawdę bardzo ciężkie utrudnienie, bo no wątpię, że nawet chociaż jedna postać z tych, które tutaj są, będą w następnej grze, ale no jak będzie, no to zobaczymy za chwilę. Dobra widzowie, lecimy z kolejną rundką. Miejmy nadzieję, że chociaż jakaś jedna postać z tych sześciu chyba bodajże tutaj będzie. I no zobaczymy. Niech ta rundka się ładuje. No i mamy przypał. Nie ma żadnej postaci z tych, które tam były. Nie mogę się ruszać. No i od razu padłem. Słaba rundka. Ajajaj, minus dwa pucharki. Ale dobra, lecimy z kolejnym utrudnieniem. Dobra widzowie, lecimy z trzecim utrudnieniem. Losuję. I dobra, mam karteczkę. Otwieram. Możesz ruszać się tylko, gdy zobaczysz zadymiarza rzadkości rzadkiej lub epickiej. Dobra, tak jak widzieliście przed chwilą, moim utrudnieniem jest to, że mogę się poruszać tylko, gdy zobaczę zadymiarza rzadkości rzadkiej lub epickiej. Myślę, że z tym nie będzie jakiegoś dużego problemu. No, tym bardziej, że już widzę tutaj Poco, Barleya, El Primo, Edgar, także mogę się ruszać, ale tylko, gdy je zobaczę, czyli teraz nie mogę się ruszyć. Dopiero jak tutaj będzie w obrębie widzenia jakiś właśnie zadymiarz z tej rzadkości danej, to będę mógł się poruszyć. O! Dobra. Ten. Podszedł do mnie ten. Tik, ale on jest niestety bardzo rzadki, więc nie mogę się poruszyć. No i niestety. Ale...
Ale ja jestem głupi, widzowie. Przecież na tej kartce pisało, że ja mogę się poruszać tylko gdy zobaczę zadymiarza tej rzadkości, ale nie pisało tu, że nie mogę strzelać, jak jest koło mnie gdzieś jakiś zadymiarz z innej rzadkości. Jezu, jak ja jestem głupi, przecież ja bym mógł tego tika spokojnie pokonać. Ja nie mogę, nie pomyślałem nawet. Dobra, lecimy z kolejnym, czwartym utrudnieniem. Losuję. Dobra, mam karteczkę. Nie możesz strzelać. Ajajaj, trudno to będzie. Będę mógł się tylko poruszać i kampić. Nawet nie będę mógł zbierać power cube'ów, więc słabo. No niestety, widzowie, wylosowało mi się to utrudnienie, jedno z takich trudniejszych. Nie mogę strzelać, więc nie pozostaje mi nic innego niż się kampić tak naprawdę. No i taka też będzie moja taktyka na tą grę, bo ani nie mogę też zbierać power cube'ów, no bo żeby zebrać jakiegoś power cube'a, no to trzeba zadać obrażenia z skrzynce, więc no trochę słabo. Nawet nie mogę też teraz, kurde, sprawdzić, czy w krzakach nie czają się jakieś postacie, więc słabo. Naprawdę bardzo słabo, trudno, ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się chociaż ze cztery pucharki z tej rundy wygrać. Dobra, cztery postacie już nie żyją. No i zobaczymy, co tutaj się uda ugrać w tej rundce. Miejmy nadzieję, że chociaż miejsce czwarte będzie, ale jak będzie, no to zobaczymy. No i niestety Leon idzie na mnie, no i nic nie mogę zrobić niż tylko no paść po prostu. Dobra, 7 pucharków, więc nie jest najgorzej. Dobra, losujemy utrudnienie numer 5. Dobra, mam jakąś karteczkę. I zobaczmy, co tutaj się kryje. Nie możesz kampić się w krzakach, więc odwrotne takie jakby utrudnienie, które robiłem w tamtej rundzie, bo w tamtej rundzie moja taktyka była taka, że się cały czas kampiłem, bo nie mogłem strzelać, a teraz nie będę mógł się w tych krzakach kampić, ale będę mógł strzelać, więc się cieszę. Dobra, lecimy z kolejną rundą. W niej nie mogę kampić się w krzakach, więc zobaczymy, co tutaj się uda w tej rundzie zrobić. Fajnie, że mogę strzelać i używać gadżetów i tak dalej. Więc to akurat spoko, tylko nie mogę chodzić w krzaki, więc staram się tutaj od nich z dala być. Dobra, teraz ja go tam trafiłem. Chciałbym go tutaj pokonać, ale niestety on pokonał mnie, znowu lagi. Dobra, mamy kolejne 2 stardropiki. Znów rzadki, szkoda, a teraz... O, mityczny, zobaczmy, co tu się kryje. I rzadki pin do Mr. P. Spoko, jest okej. Okay. Dobra, kolejne losowanie, już chyba 6. Biorę pierwszą lepszą karteczkę i sprawdzamy, co tam się kryje. Nie możesz używać super ataku. No dobra, może z tym też nie będzie jakoś najgorzej, ale zobaczymy. Dobra, widzowie, lecimy z kolejną, już chyba 6 czy 7 rundą. W niej nie mogę używać super ataku, więc zobaczymy, czy nie będę musiał go użyć. Próbuję tutaj dobić tego kiełka, no i chyba to będzie bezproblemowo. Tak jest. I dobra, to... Stew, może go tutaj dobiję. Jest tutaj też ten Dynamite w krzakach, więc go też fajnie by było tutaj przyatakować trochę. I dobra, Stew już leży. Dynamite też fajnie by tu był. Kurde, użyłem super atak. Dobra, wybaczcie mi, widzowie. Raz użyłem, ale dobra. Już udajmy tego, że tego nie było. Dobra, wielkie starcie. Miejmy nadzieję, że mi się uda je wygrać. Dobra, no i łatwo. Pierwszy winek dzisiaj, fajnie. Plus 10 pucharków. I ile jeszcze mi brakuje do 41 tysięcy? Sprawdźmy. Tylko 13, więc miejmy nadzieję, że jeszcze 2 rundki i uda mi się to zrobić. Dobra, lecimy z kolejnym utrudnieniem.
Biorę pierwszą, lepszą też tutaj karteczkę. Bez utrudnienia jest! Jedno tutaj, nie mówiłem wam, ale jedno właśnie tutaj pole w tym losowaniu jest takie właśnie, jak widzicie, czyli pole bez utrudnienia. Fajnie, cieszę się, że je wylosowałem. No i tą rundkę, i ta rundka, która będzie teraz, na pewno będzie bardzo dobra. Dobra, lecimy z kolejną rundką. Tym razem bez utrudnienia żadnego, więc się bardzo cieszę, że udało mi się wylosować to jedno z tam chyba 7 karteczek właśnie takich szczęśliwych, więc bardzo fajnie. Widzę tutaj też, że jest RT, więc może też na niego tutaj będę próbował iść. Zobaczymy, czy się z nim tą walkę uda wygrać. 5 zadymiarzy już padło. I 5 jest nadal w grze. Ten RT tutaj też widać, że chce mnie przeatakować. Ja też bym go chciał tutaj pokonać. Jest, dobra, udało się. Ajajaj, Charlie. No i dobra, mamy wielki finał tutaj z Rosie Charlie. Kurde, nie poczułem się w ten kokon, owinąłem, no nic. Dobra, no i ona chyba wygra. Ale dobra, ale chociaż te 8 pucharków jest wbite, także fajnie. No i jeszcze 7, no i te 41 tysięcy pucharków będzie na moim koncie wbite. Dobra widzowie, lecimy już chyba z ostatnim losowaniem. Losuję jakąś tutaj karteczkę. Dobra, niech będzie taka. I co mamy? Nie możesz kampić się w krzakach. Dobra, lecimy. Dobra widzowie, lecimy z, mam nadzieję, już ostatnią rundką, po której będę miał 41 tysięcy pucharków bite. Nie mogę się w tej rundzie kampić w krzakach, więc też muszę tutaj od nich z daleka być. Pozbieram sobie najpierw parę power cubesów, tak jak w poprzedniej rundzie, no i będę próbował jakiegoś zadymiarza lub zadymiarzy atakować. Chciałbym jak najszybciej go tutaj pokonać. Dobra, lecimy i będzie chyba. Jest, dobra, udało się. I dobra, mamy wymianę tutaj z tym, jak to się mówi, z gasem, fajnie by było go pokonać. Dobra, jestem, chodzę z daleka tutaj od tych krzaków, na środku tutaj całą mapę kontruje ten czak, także to jest też duże utrudnienie. No i ta strefa coraz bardziej się zwęża, dużo jest tutaj tych krzaków, a ja nie mogę niestety z nich korzystać, więc muszę jakoś tutaj to taktycznie zrobić. Dobrze tutaj ten kokon owinąłem tego czaka, lecz on już tutaj na mnie te swoje tory jakby rzuca, muszę wejść tutaj na środek, bo nic innego nie zrobię. No i tak naprawdę no nic nie mogę zrobić, w krzakach też nie mogą się skampić, więc może trochę więcej taktyki można było tutaj dać, ale no już chyba bym nic nie zrobił, także fajnie. Ale dobra, jest w końcu wbite 41 tysięcy pucharków na moim koncie, bardzo się z tego powodu cieszę. No i co, to tak naprawdę na tyle tego odcinka, zapraszam was na kolejny już w następnym tygodniu, ja się z wami żegnam, nara!